mleko. Rower od tego szybszy nie będzie. No hej, chwilę na rower. Nadszedł wreszcie ten czas, żeby się przestać bać i wreszcie zamleczyć swojego eskera. Filmów o zakładaniu tubelessów jest już bardzo dużo w sieci, więc zastanawiając się, jak to zrobić w miarę oryginalnie, postanowiłem zapytać o pomoc ChatGPT. Wydałem polecenie: napisz scenariusz filmu o zakładaniu systemu tubeless w rowerze gravelowym. Oto co otrzymałem. Tytuł filmu: bezkompromisowa przygoda tubeless. Scena pierwsza. Obraz. Malowniczy krajobraz górski. Słońce wschodzi nad horyzontem. Główny bohater, Alex, stoi przy swoim rowerze gravelowym, patrzy na wędrówkę, która przed nim leży. Narrator. Alex to pasjonat rowerów górskich i nie tylko. Dziś rozpocznie niezwykłą przygodę zakładanie systemu tubeless w swoim rowerze gravelowym. Scena druga. Alex bierze zestaw do tubeless z torby, otwiera instrukcję obsługi i zaczyna przygotowywać się do pracy. Alex do kamery. Czas na prawdziwe wyzwanie. Kupiłem oczywiście zaworek czarny, a jakże, żeby pasował do reszty roweru. Kupiłem oponki. Opony wybrałem z powodów bardzo pragmatycznych, bo fajną mają nazwę, Spidero. Kupiłem taśmę do tubeless i kupiłem mleko. To mleko. Zaczynamy zabawę. Scena trzecia. Obraz. Szczegółowe ujęcie, jak Alex odkręca oponę z koła rowerowego i czyszczy obręcz i zawór. Narrator. Przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Alex dokładnie czyszczy obręcz, aby zapewnić doskonałą przyczepność. Czyli standardowo ściągamy oponę z obręczy, żeby łatwiej było nią manipulować. Pozbywamy się tej taśmy. Ona nam się już nie przyda. No i warto by było przeczyścić i odtłuścić wnętrze obręczy. Przy okazji sprawdzam, czy nie ma jakichś zadziorów, jakichś wykrzywień, które mogłyby powodować nieszczelności po założeniu opony. Tubeless. No, wygląda na to, że obręcz jest prosta. No to trzeba by ją odtłuścić. Kiedy będę przyklejał taśmę uszczelniającą, zależy mi na tym, żeby ona dobrze się trzymała. Główna powierzchnia przeczyszczona. Teraz staram się wyczyścić i odtłuścić również rant. I z drugiej strony. No dobra, wydaje się czysta. Scena czwarta. Alex nanosi uszczelniacz na obręcz i montuje zawór. Alex do kamery. To musi być szczelne. Wydaje się to tworzyć szczelne połączenie. Obręcz jest o szerokości 22 mm wewnętrznej, a ja kupiłem taśmę 23 mm, nie wiedząc do końca, jaka to jest obręcz, ale myślę, że ta będzie odpowiednia. Zaleca się przy uszczelnianiu taśmą obręczy, żeby zaznaczyć sobie, gdzie jest wentyl, zauważyć i zacząć taśmę kleić 2-3 szprychy przed wentylem, obkleić całe koło i skończyć 2-3 szprychy za wentylem, żeby tu nam powstała taka fajna zakładka, taśma na taśmę i było mniejsze ryzyko nieszczelności. Zaczynamy więc proces. Tu mam wentyl, zaczynam sobie gdzieś tutaj kleić. Staram się to robić dosyć mocno, naciskając taśmę, rozciągając ją, żeby od razu dobrze przylegała, fragment za fragmentem, żeby sobie ułatwić usuwanie pęcherzyków powietrza, które później będą bardzo trudne do usunięcia. Staram się oklejać tak, żeby taśma nie była przyklejona w miejscu styku opony z obręczą. Chociaż niektórzy wiem, że zalecają, żeby taśma była w ogóle na tyle szeroka, żeby sama opona później dociskała tą taśmę do obręczy. Moim zdaniem nie jest to potrzebne, ale może się sparzę dopiero w czasie jazdy. Tu już prawie doszedłem do końca, ale jak pamiętacie, trzymałem sobie ten fragment taśmy paluchem, więc już go ubrudziłem. Dlatego zalecałbym odciąć ten fragment i tutaj ładnie docisnąć. Niech się klei tylko ten fragment, który był czyściutki, bez paluchów. I teraz już mogę robić zakładkę. Tu mam
styl, czyli kończę gdzieś tutaj. Jak słyszycie, przykładam się do tego. Ważne jest, żeby otwór w tej taśmie zrobić jakimś okrągłym przedmiotem, nie przecinać go nożem, żeby ta taśma, rozdzierając się później, idąc za cięciem, nie spowodowała rozszczelnienia się tego systemu. Grubokrętem gwiazdkowym i delikatnie próbuję zrobić dziurę. Zrobiłem. Dziurka jest śliczna, okrągła, wentylek będzie pasował. Wydaje się, że obręcz jest oklejona we właściwy sposób. No to zakładam oponę. Scena piąta. Alex zakłada oponę bezdętkową na obręcz, a potem używa kompresora do pompowania powietrza. Narrator. Chwila prawdy, czy opona się założy. Scena szósta. Opona zaczyna nabierać kształtu i delikatnie przylega do obręczy. Alex śmieje się z radości. Ha, 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 udało się. Pamiętamy o napisie przy wentylu, ale tylko po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest wentylek, a nie szukali go za każdym razem. Rower od tego szybszy nie będzie. To jest pompowanie na sucho, żeby opona dobrze ułożyła się na obręczy. Wcale nie musiałem użyć jakiegoś uderzenia ciśnienia, żeby to się ładnie ułożyło. Do ilu tu można pompować? Do 5 barów tą oponę. No to jedziemy do 5. No i co? Trzyma się to dobrze? No wygląda na to, że tak. Ta buteleczka ma 200 ml. Nie oszczędzając, wleję połowę do przedniego, połowę do tylnego koła. Należy zrobić dobrego szejka, bo jak wiadomo, kawa ze spienionym mlekiem jest smaczniejsza. Dostałem ten kubek od syna. Cieszyć się czy się obrazić? I tu wyszedł brak doświadczenia. Muszę teraz poświęcić kilka minut i poszukać ten wentylek. Znalazłem. I opuszczam w dół i lejemy. Więc wentyl wraca na swoje miejsce. No i dopompuję znowu do 5 barów. Niech się to wszystko ułoży, dociśnie, uszczelni, a zmniejszę sobie ciśnienie dopiero przed pierwszym wyjazdem. Scena siódma. Obraz. Alex testuje rower na trudnych trasach górskich. Pokonuje kamienie, korzenie i błoto z łatwością. Narrator. Nowy system tubeless przynosi Alexowi większą przyczepność i pewność w trudnym terenie. Scena ósma. Alex zatrzymuje się na szczycie wzgórza, oddychając ciężko, ale z uśmiechem na twarzy. Alex do kamery. To był naprawdę niesamowity dzień. Scena dziewiąta. Alex wraca do domu i patrzy na swój rower z uznaniem. Narrator. Alex osiągnął swój cel. Teraz jest gotów na jeszcze większe wyzwania rowerowe. Scena dziesiąta. Ekran końcowy z napisem bezkompromisowa przygoda tubeless. Narrator. Bezkompromisowa przygoda tubeless. Film o pasji, wyzwaniach i przygodach na dwóch kółkach. Tematyczna muzyka w tle, kończąc film. Podchodziłem do tematu jak pies do jeża, bojąc się, że coś mi nie wyjdzie, że nie będzie to się jakoś układało, że nie będzie szczelne, że o, bla bla bla. Okazuje się, że w ciągu 10 minut jednak jestem w stanie zabezpieczyć to koło i założyć je, przygotować do zalania mlekiem. Doskonale. No to można powiedzieć, że Esker już jest na łaciatym. Co, to by było tyle na dziś. Wydaje mi się, że ta zmiana na tubelessy w gravelu miała większy wpływ na komfort jazdy, na odczucia z jazdy, niż zmiana dętek butylowych na TPU w szosówce.
ale na jednoznaczną ocenę przyjdzie czas później. Na razie cieszę się, że się wreszcie zdecydowałem. Obawiam się trochę tych powikłań w momencie, kiedy złapę solidną dziurę w oponie, jak trzeba będzie uzupełnić mleko, jak mi się zaczopuje wentyl. Ciekawy jestem, czy to nie odbierze mi trochę przyjemności z jazdy na mleku. Na razie wrażenia pozytywne. Niedawno wybrałem się na dosyć niskim ciśnieniu, chyba 2,5 czy 3 bary w oponach, ale na dętkach. I skończyło się akcją ratunkową, bo na jednym kamieniu złapałem dwa snajki w obydwu kołach. Teraz czuję się trochę bezpieczniejszy. Więc jadę. Dzięki za lajki, komentarze, za subskrypcje. Trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Cześć!